Znajdujemy się w Teatrze Sabat. Jest z nami właścicielka Teatru Sabat, Małgorzata Podolska, a my jesteśmy teraz na premierze Wodewil Starej Warszawy. W kilku słowach poproszę Cię o streszczenie, co to jest i jakbyś mogła zaprosić gości tutaj do siebie. Jest to piękny spektakl. Wspominamy Starą Warszawę, czyli lata 20, lata 30, ale również wspominamy piękne piosenki, kiedy walczyło się o Warszawę, Bitwa Warszawska i Cud nad Wisłą. I chłopcy śpiewali piękne piosenki, my je przypominamy. A później szalejemy po teatrach warszawskich, lata 20, lata 30, czyli najpiękniejsze szlagiery, wspaniałe, cudowne wspomnienia wielkich gwiazd, Ordonki, Bodo, Pogorzelskiej, Kiepury, po prostu szaleństwo tych wielkich szlagierów, pięknych kostiumów, oczywiście wspaniałego baletu, także zapraszam Państwa, bo jest to cudowne wspomnienie, trochę historii i naprawdę pięknych, sentymentalnych piosenek. No i przede wszystkim właśnie wspaniałych piosenek, które tak naprawdę trochę zostały zapomniane, a ty je właśnie odgrzewasz i one są wspaniałe, świetnie brzmią i do tego te stroje na pięknych tancerkach. Tak, dlatego, że to są takie czasy, tak jak powiedziałam, 100 lat niepodległości i przypominamy tamten czas, czas tej niezwykłej starej Warszawy i wszystko przerwała wojna. Bo się mówiło kiedyś, że Warszawa była Paryżem Wschodu. Na szczęście teraz jest coraz piękniej i ja taki teatr rewiowy właśnie przeniosłam do współczesnych czasów. I u mnie jest tak, jak w starej Warszawie. Zatem zapraszamy wszystkich na Wodewil Starej Warszawy do Teatru Sabat. Dziękuję zapraszam bardzo. Zapraszam i czekam. Dziękujemy. Starej Warszawy. Jak się panu podobał spektakl? No, ja zawsze, to jest dla mnie wspomnienia wspaniałe i wspaniała w ogóle aranżacja, wszystko, co było, scenografia, coś pięknego. Może dla młodego pokolenia to jest nasza młodość, którą poprzez Syrenę poznałem. Wszystko, co przed wojną, w dwudziestoleciu międzywojennym było piękne. I to wszystko Małgosia Potocka wyczarowała. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak znalazłem się w fantastycznej atmosferze wraz z małżonką i przeżywaliśmy wspólnie te nasze wszystkie piosenki, które znaliśmy od rodziców, a jak powiedziałem, tata mnie prowadził po Berze, kupował mi najpierw i potem szliśmy do Syreny i tam wszystkie te piosenki prawie na pamięć znam. Także coś cudownego i jeszcze w takiej fajnej atmosferze przedświątecznej. To, co naprawdę warte, to jest historyczny zapis i warto by było go stale powtarzać i uczyć młodzież, bo naprawdę te piosenki przenosiły wspaniałą treść. Ale tak jak się rozejrzałem po gościach, którzy dzisiaj są w teatrze, to tak naprawdę połowa to są młodzi ludzie, którzy też bardzo lubią, widziałem i klaskali, i śpiewali te piosenki, więc znają. No to ja się cieszę bardzo, bo to jest naprawdę perełka fantastyczna, którą dwudziestolecia międzywojennego, której nie można się pozbyć. Tych wszystkich artystów trzeba przypominać i znowu Małgosia znowu wyprzedziła świat o coś. Naprawdę to jest mały Paryż. Dzisiaj przeżyłem Pigalle i te wspaniałe rewie, które i Moulin Rouge, i Moulin Rouge i wszystko inne, tak. Iwo Orłowski, solista Teatru Sabat. Jak ci się pracuje przy tym nowym spektaklu? Szybko. I? Twórczo, emocjonalnie i wyjątkowo sprawnie. Długo trwały przygotowania? Zawsze bardzo długo, całe życie.
ponieważ aby przygotować taki spektakl, trzeba mieć odpowiednie esprit, doświadczenie zawodowe, jak również umiejętności, a to przecież nie zdobywa się tego w ciągu 5 tygodni czy 2-3 tygodni na próbach. To się w sobie ma, to w człowieku drzemie, to jest pielęgnowane, rozwijane, dlatego wszystko to, co Państwo widzą na scenie, jest efektem wieloletniej pracy tak naprawdę. Gracie ile różnych spektakli już teraz w Sabacie? Ja bardzo się cieszę, że Małgorzata Potocka zaprosiła mnie 5 lat temu do Teatru Sabat, aby w tym teatrze otworzyć pierwszą po 15 latach nieobecności warszawską scenę operetkową. Scena operetkowa jest ważnym, myślę, punktem tego teatru i elementem. Natomiast są fantastyczne spektakle. Jest fantastyczny spektakl jubileuszowy na 15-lecie Teatru Sabat. Powstał spektakl The Best of Sabat. No i dzisiaj fantastyczna rewia, wodewil, lata 20, lata 30, wodewil Starej Warszawy. Ale oczywiście mamy fantastyczne przeboje świata. To jest spektakl, który przeprowadza publiczność za sprawą utworów, najpiękniejszych utworów światowej muzyki przez cały świat. Jest to podróż pociągiem Małgorzaty Potockiej przez cały świat. Jakbyś mógł w 3 słowach zaprosić na wodewil Starej Warszawy? Nie wyobrażam sobie, żeby Państwa tutaj nie było. Musicie to zobaczyć, a jak zobaczą Państwo, zaufajcie mi, że będą Państwo z nami śpiewali większość utworów, bo są to utwory nie tylko znane i popularne, ale te, które nam śpiewały nasze babcie, dziadkowie i wyjątkowe utwory, które śpiewali nasi wyzwoleńcy, żołnierze i patrioci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.